To ciekawe, dlaczego Pan Bóg przez proroka Jeremiasza mówi o tym, że zawrze nowe przymierze z narodem wybranym. Przecież co do istoty, to wcześniejsze i to drugie przymierze są takie samo. To przymierze zostało zawarte w akcie stworzenia. Pan Bóg stworzył ciebie i mnie z miłości i do miłości. Ale Pan Bóg postanowił zbudować taki pomost między sobą a człowiekiem, ponieważ człowiek, Izraelici w tamtym czasie zrozumieli to przymierze zbyt, powiedzmy, prawnie, zbyt jedynie tak od strony takiego postępowania i poprzez to zyskiwania Bożej przychylności, czyli ile przykazań wypełnię, tym bardziej zasłużę na Boże miłosierdzie. Natomiast prawda jest taka, że Pan Bóg powiedział, dobrze, to te same treści, ale włożę, przypomnę człowiekowi, że wypisałem te treści w głębi jego serca, wyryłem te zasady. My to teraz nazywamy prawem naturalnym, ale Pan Bóg wyrył te zasady i człowiek, nawet jeżeli na zewnątrz nic się nie dzieje, to wie, w jaki sposób postępować, jeżeli sięga w głąb własnego serca. I wtedy to serce, kiedy człowiek używa tego serca, korzysta z tego, co Pan Bóg składa w głąb jego serca, wtedy to kamienne serce przepisów, jedynie wypełniania zasad, paragrafów się rozpada i wtedy serce ludzkie potrafi naprawdę kochać.